Wie pan, najpierw to nie chciałam się zgodzić, bo to jednak Warszawa. Tyle się w telewizji słyszy, radio, o tych rozbojach w biały dzień na ulicy. Na murach jakieś świństwa wypisują. Strach wyjść z domu. Mieszka, przestań. A dlaczego mam przestać? A potem, wie pan, sobie pomyślałam, że to jednak stolica. No, kultura. Do kina można codziennie pójść, do teatru można codziennie pójść. Różni jacyś politycy sławni przyjeżdżają. Przyjęcia się wtedy w takich pięknych pałacach urządza. To nie to, co Pułtusk. Daj spokój, Mieszka, mówię ci. A dlaczego mam przestać? Wie pan, jednak w Warszawie to ciągle kogoś ciekawego można na ulicy spotkać. A to aktualnego prezesa telewizji, a to jakiegoś sławnego aktora, albo wie pan, tego pisarza Sofronowa. Mieszka, Sofronowa w to nie mieszaj.